Ale to wygląda. Dzień dobry, witam serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek. Tym razem zaprezentuję Wam białą perłę z Niemiec, a raczej z Japonii, gdyż ten oto egzemplarz przypłynął do nas z kraju kwitnącej wiśni. Myślę, że Mercedes W124 jest najpopularniejszym modelem samochodu na moim kanale. Myślę, że raczej żadne inne auto przez ostatnie 6 lat u mnie nie pojawiało się częściej, ale mowa o W124, a tutaj mamy przecież odmianę kombi, a więc jest to S124. Niby to samo, ale coś całkiem innego. Całkiem innego w kwestii stylistyki oczywiście, gdyż mechanicznie kombiak od sedana prawie się nie różnią. Oczywiście prawie. Jest delikatna zmiana w kwestii zawieszenia czy też hamulców ze względu na większe możliwości przewozowe kombiaka, ale wracając do stylistyki, to jest auto, na które nie dało się patrzeć jeszcze 15 lat temu. W124 kombi. Kto to w ogóle kupował? A teraz patrzcie, jak to wygląda. Jeszcze w bieli, jeszcze z pakietem Sportline, jeszcze na tych dużych felgach. No po prostu coś pięknego i wyjątkowego. Okej, wygląd kwestia gustu i wiem, że wielu z Was widziałoby tę wersję nadwozia raczej gdzieś w zakładzie pogrzebowym, gdzie służyłaby do wożenia trumien. Ale to właśnie stanowi o wyjątkowości kombiaków. Jadąc gdzieś na jakiś zlot klasyków czy youngtimerów, można spotkać 124, ale są to raczej sedany, kupety albo kabriolety. A kombiak to coś zupełnie rzadko spotykanego. I o ile kombiaki można kochać albo nienawidzić, to w kwestii technicznej raczej wszyscy jesteśmy zgodni. Przecież te samochody są nieśmiertelnie niezawodne. Już pomijając jakiegokolwiek typu zloty, przecież W124 da się spotkać na polskich ulicach praktycznie każdego dnia. Te auta służą ludziom na co dzień. Oczywiście ta niezawodność to nie jest jakaś nowa cecha. Przewagę nad konkurencją W124 rozpoczęło bardzo wcześnie i w kategorii aut 4-letnich awarii ulegał 1 egzemplarz na 100. W kategorii aut 6-letnich 2 egzemplarze na 100 i są to dane, które pochodzą od niemieckiej firmy ADAC, która świadczy właśnie pomoc na drodze samochodom, które uległy awarii gdzieś w trasie. Będąc w temacie awarii, przejdźmy do tych, które są skutkiem stłuczki lub wypadku. W dzisiejszych czasach można bardzo łatwo sprawdzić, czy samochód, którego zakupem jesteście zainteresowani, ma barwną przeszłość. Na stronie CarVertical, wpisując numer rejestracyjny lub VIN, możecie trafić na bardzo istotne informacje. Z reguły sekcja ze zdjęciami jest najciekawsza, ale wiele pożytku mogą też przynieść archiwalne zapisy przebiegu. Dzięki temu można wykryć auta, którym handlarz przed sprzedażą cofnął licznik kilometrów. Link do tej strony zamieściłem jak zawsze w opisie pod filmem, a dodam, że korzystając z niego lub wpisując kod rabatowy JARPEN otrzymacie do 20% zniżki na zakup raportu. Już za chwilę zajrzymy pod maskę tej białej perły z roku 1993, ale jeszcze pora na kilka zdań w kwestii historii, gdyż W124 konstrukcyjnie jest naprawdę autem starym. Pierwsze prace ruszyły w roku 1976, a więc chwilę po tym, gdy na rynek wprowadzono poprzednika W123. Szefem projektu był Hans Scherenberg, a następnie dołączył do niego Werner Breitschwert. Natomiast za wygląd, który został zatwierdzony w roku 1981, odpowiadał Bruno Sacco. I wiecie co? W kwestii aerodynamiki był to samochód bardzo opływowy. Współczynnik oporu powietrza to zaledwie 0,28, gdzie przypominam, w latach późniejszych kalibrze udało się osiągnąć 0,26. Z rozwiązań bardzo ciekawych mamy tutaj na przykład jedną wycieraczkę, z tym, że nie działa ona po prostu od tak sobie, tylko jest skonstruowana na bardzo sprytnym wysięgniku, dzięki czemu jest w stanie zmyć znacznie więcej wody z powierzchni szyby. Kolejna ciekawa rzecz to klapa przyjazna sąsiadom. W niektórych społecznościach, gdzie sąsiadów traktuje się z troszeczkę wyższym szacunkiem, było to rozwiązanie naprawdę pożądane. O co w nim chodziło? Podczas zamykania bagażnika ta klapa miała nie tłuc. Zamykanie miało być naprawdę ciche, aczkolwiek w przypadku tego egzemplarza wystarczy, że zabiorę dłoń, no i klapa leci. Nie pokażę Wam tego na 100%, jak to powinno działać. Gdyby te siłowniki były mocniejsze, ta klapa opuszczałaby się tak delikatniej i przy samym końcu, patrzcie na to, jest dociąganie. No w przypadku tego akurat egzemplarza i tak huknie, a więc nie jest do końca przyjazny sąsiadom. A może wróćmy jeszcze na chwilę do bagażnika, gdyż przypomniała mi się bardzo istotna rzecz, która odróżnia kombiaka od sedana. Gdybyśmy złożyli oparcia tylnej kanapy, podłoga zrobiłaby się całkiem płaska. Gdyby jednak w kombiaku były te same siedziska co w sedanie, pojawiłby się uskok, dlatego też siedzisko w kombiaku jest podniesione o 10 cm. Sprawia to, że mamy mniej miejsca nad głową, aczkolwiek gdy wejdę i sprawdzę, a przypominam, mam 1,90 m, to mieszczę się w zupełności i głową sufitu nie zahaczam. No dobrze, zajrzyjmy może już pod maskę, gdzie wita nas benzynowy, 6-cylindrowy, ponad 3-litrowy piec, który pomijając odmiany AMG był najmocniejszym rozwiązaniem stosowanym w wersjach kombi. Początkowo silnik z rodziny M104 miał 3 litry pojemności, 220 koni mechanicznych i 265 Nm momentu obrotowego. Następnie troszeczkę go przerobiono i stworzono dwie osobne jednostki, 2.8 o mocy 197 koni oraz 3.2 o tej samej mocy co 3-litrówka. Tutaj mamy 3.2, które jest oznaczane jako 320 TE, a więc mamy 220 koni, aczkolwiek moment obrotowy w porównaniu do 3-litrówki jest znacznie wyższy i wynosi 310 Nm. To pozwala rozpędzić się do pierwszej setki w zaledwie 8,2 sekundy, a prędkość maksymalna to 220 km/h. Wracając jeszcze na moment do oznaczenia, T naturalnie symbolizuje nadwozie kombi, E natomiast silnik benzynowy. Tak to wyglądało do roku 93, następnie W124 było już E-klasą i taki samochód mógł być nazywany E320. Co do innych silników benzynowych, no to za dużo nie ma o czym opowiadać. Była na przykład 2-litrówka o mocy 136 koni, czy też 150-konne 2.2 i pomimo relatywnie dużej pojemności były to silniki 4-cylindrowe, a wiem, że koneserzy jednak lubują się w szóstkach. Zajrzyjmy może już do wnętrza, do jego przedniej części i sprawdźmy, jak wygląda egzemplarz, który ma na karku 31 lat. Wspomniałem, że został wyprodukowany w 93 roku, że prace ogólnie na W124 ruszyły w 76, ale nie dodałem, że kombiaki były sprzedawane od roku 85 do 96. Spoglądając na fotel i to zarówno na siedzisko, na jego boczek, jak i na oparcie i jego boczek, można odnieść wrażenie, że zużycie jest naprawdę nikłe i mało kto tym samochodem jeździł. No ale to jest kwestia właśnie aut z rynku japońskiego, które charakteryzują się bardzo często niskim przebiegiem. Ile my tu mamy w tym momencie? Spójrzmy. 117 tysięcy kilometrów. Przechodząc na drzwi, w kwestii wizualnej, używając nowoczesnego określenia, jest petarda. Skóra, dodatki z drewna, elektryczna regulacja fotela, no naprawdę bardzo dobrze. Do tego wszystkie szyby regulujemy elektrycznie, fotele są podgrzewane, pomiędzy fotelami mamy podłokietnik, pod nim schowek i to bardzo głęboki, całe szczęście, gdyż jest to jedyne tego typu rozwiązanie na pokładzie. Przed pasażerem schowka nie ma, występuje tutaj natomiast poduszka powietrzna. W kwestii tego nowoczesnego radyjka na pewno jest funkcjonalne, gdyż mamy tutaj wejście USB, czyta ono MP3, no ale w porównaniu do tego drewna dookoła, no troszeczkę moim zdaniem nie pasuje. Chociaż nie ma co udawać, że to jest auto w 100% eleganckie, gdyż sportowe smaczki również znajdziemy. Na przykład pakiet Sportline, który charakteryzuje się m.in. troszeczkę sztywniejszym i niższym zawieszeniem. Do tego na pokładzie prezentowanego egzemplarza mamy 4 osiemnastki, które w sportowo elegancki sposób podkreślają stylistykę tego samochodu. No dobra, to teraz pora na bardzo ważne pytanie, ile to wszystko kosztuje i ile kosztowało. Gdy 320 była nowa w roku 93 w odmianie sedan kosztowała 70 tysięcy marek niemieckich. Za kombiaka trzeba było dać 78 koła, co po przeliczeniu na euro z uwzględnieniem inflacji dałoby nam dzisiaj 73 tysiące. Spoglądając na aktualne ceny w Niemczech, za bardzo nie ma na co patrzeć, gdyż takich aut wystawiono zaledwie 18. Najtańszy szrot kosztuje 4 koła, ceny szybko osiągają 10 i 15 tysięcy, aby w najwyższym punkcie dobić do 25. Jakiś obraz sytuacji nam to daje, ale sprawdźmy jeszcze aktualny katalog. 320 TE w stanie jak nowe lub odrestaurowane, do tegoż stanu to 36,5 tysiąca, używane bez żadnych defektów 20 koła, używane bez większych defektów 10, takie, które nie przejdą przeglądu 5 koła, a złom na kołach 2700. Jak możemy zauważyć, te przeciętne egzemplarze, których jest najwięcej, w ciągu ostatnich 5 lat zdrożały aż o 40%. Ogólnie jeśli chodzi o S124, to praktycznie wszystkie wersje zdrożały, oprócz benzynowych z napędem na 4 koła. A ile kosztuje prezentowany egzemplarz? Dowiecie się tego w bardzo prosty sposób. Wystarczy zajrzeć do opisu pod filmem, a następnie kliknąć w link, który prowadzi do ogłoszenia z tym samochodem. I na sam koniec dajcie znać, czy w tego typu Mercedesie, nadwozie typu kombi, to wada czy zaleta? Dziękuję bardzo, do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!